układach pneumatycznych występuje otwarty obieg czynnika roboczego. Powietrze pobierane z atmosfery po wykonaniu cyklu roboczego upuszczane jest z powrotem do atmosfery. Warunki, jakie musi spełnić powietrze, są następujące. Musi mieć odpowiednie ciśnienie. Najczęściej stosowane jest ciśnienie 6,3 bar, ale możliwe jest stosowanie powietrza o innych wartościach ciśnienia. Nie może zawierać zanieczyszczeń stałych, pył, rdza oraz płynnych, woda, zanieczyszczony olej pochodzący ze sprężarki. Musi mieć odpowiednią wilgotność, osuszone. Musi być nasycone mgłą olejową z wyjątkiem układów, w których zastosowano siłowniki niewymagające smarowania. Trzeba pamiętać o tym, że w celu przygotowania sprężonego powietrza wykorzystywanego przez układy pneumatyczne stosowane są specjalne instalacje. Powietrze zasysane z atmosfery ulega kolejno sprężeniu do wartości charakterystycznej dla danej sprężarki. Ze sprężonego powietrza po przejściu przez chłodnicę usuwany jest kondensat wodny, resztki oleju, zanieczyszczenia mechaniczne oraz następuje schłodzenie powietrza. Następnie powietrze wpływa do zbiornika, w którym dodatkowo zostaje ochłodzone i ponownie usunięty zostaje nagromadzony kondensat. Zbiornik zabezpiecza utrzymanie stałego ciśnienia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wideokastach.